Jak można, jak mamy pozwalanie na start, to witam was serdecznie, ludziska. Witam również 30 na moim odcinku, jest i War Nation. A witam serdecznie. Lecimy, ludziska, sobie sadzenie kartofli, ziemniaków, 30 już ultra zepsuta, ale spokojnie, czas na nowe cielniczki, powoli, powoli. Ostatnio zakupiliśmy sobie siewnik, generalnie u mnie na odcinku, no tam wyszły pewne mankamenty, że jednak ta plandeka nie jest ściągana na siewniku niestety. Ona już jest tak po prostu na stałe, dlatego po prostu zmieniliśmy sobie ten silniczek na taki sam, tylko po prostu bez plandeki, nawet tyle samo kosztował, więc Deluxe Fin. Orion właśnie serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek, a właściwie również dzisiejszy, bo miałem powiedzieć wczorajszy, ale nie. Chłop co robi? No nie chłopie wczorajszy, bo dzisiejszy chłopie, bo na ten sam dzień wydajemy. Chłopie, na piątek wydajemy. Ja na piątek, a ty na sobotę, nie? Nie chłopie, ja na piątek, ty na piątek. Czego ty też na piątek? No chłopie, gadaliśmy przecież, ja w sobotę mam mapę, chłopie, i jutro w piątek nagrywamy na sobotę i na niedzielę. Chłopie, Deluxe Fin wszystko będzie, elegancko. A jak ty masz mapę? A, pojedziesz, że Gostynicy. Pojedziesz, że Solec. Ja nie chcę nic mówić, ale chłopie, tam Bolka Gospo jest i Krzycha Gospo, co prawda niegrywalny, ale w okolicach gdzieś tam widać. Jutro. Także mapa luz, sobie... a nie jakieś chłopie, te dziadówka. Jutro oczywiście sobie nagramy, mam nadzieję, że nie, no po alkoholu tutaj nie będę, bo będę sobie jechał, więc wieczorkiem sobie na spokojnie nagramy mapencję. Co tam, ludziska, można powiedzieć? No tak jak mówię, no siemniczak wymieniony, także na spokojnie już. Jeżeli chodzi o Tymer, no również nowy paszowóz, także mieliśmy troszkę tych pieniążków, Orion nawet tam zaszalał, bo chłop napisał w tytule, że ma tam 100 tysięcy na koncie czy coś takiego. Także no... No nie, miałem napisać prawie, a co innego, że myślał, co innego, żebym napisał, napisałem, że ponad, potem w telefonie nie mogłem tego zmienić, dopiero jak byłem w chłopie, żebym dopiero zmienił na prawie. Znaczy możesz na telefonie, ale musisz sobie YouTube Studio aplikację pobrać. Oprócz YouTube, a ja nie mam takiej aplikacji, ja nie pobiorę, bo ja w telefonie mam za mało miejsca na dysku. Znaczy, co ty, w telefonie? Znaczy, nie wiem na czym, opie, czy to na dysku jest, czy nie, pamięci mam za mało. Co ty gadasz, opie, w telefonie to jest tyle tego, że No a ja nie mam, bo ja mam telefon sprzed 7 lat. Ja cię kręcę. Dobra, ludziska, generalnie tak, ziarna sobie zapełniamy i usuwamy sobie stówkę tam z kota, żeby nie było za te kartofle, tutaj po sąsiedzku nam kobicina wrzuca. Te 300 kilo generalnie, coś w ogóle mi tutaj prosto to cholerstwo nie idzie, to sadzenie. Jak to nie? Ale dobra, no nie wiem, czemu jakoś tak w ogóle wszystko do dupy. Ale dobra, sadzimy sobie jak sadzimy i generalnie tak. Oprócz tych nowych nabytków musimy teraz lekko uspokoić się z pieniążkami, z wydawaniem, bo chcemy sobie właśnie 30 wymienić, ona jest generalnie popsuta. Ona pod względem również modu jest zrąbana, więc no fajnie właśnie jak sobie tutaj zmienimy i ogarniemy ją w końcu na coś innego, to na spokojnie porozglądamy się. Wczoraj nie było Oriona, bo mieliśmy sobie nagrywać właśnie wczoraj w środę, na czwartek, na piątek na spokojnie. Natomiast no nie było niestety chłopa. Kurde, i tak wiecie co miałem mętlik w głowie, co sobie nagrać generalnie. I tak myślę. Kurczę, no do północy mam trochę czasu, bo mówię tak, o północy sobie już tam będę serial oglądał w telewizorze przed spankiem, Malanowski Partnerzy, elegancko. Natomiast kurde, tak mówię, no bym sobie coś nagrał innego, tak? No tutaj oczywiście serii nie było, odcinek do Oriona teraz wypada, ale coś bym sobie innego nagrał. I powiem wam tak, myślałem testy modów, żeby odcinek nagrać, no bo tak, na live nie ma kiedy robić, ale mówię, kurczę, zrobić taki odcinek z testów modów, chciałbym nie. No i sobie wszedłem na LS Portala, tak patrzę te mody, no i kurde, w sumie zbierałem 3 mody. Także nie za ciekawie, szczerze mówiąc. Także trochę lipa. No ale cóż, no bywa czasami i tak. Mówię, dobra, za mało, kurde, lipa z tym odcinkiem. Co by tutaj dalej? Mówię, nie wiem, wejdę do farminga albo bez odcinka, albo zobaczę, może coś się uda. Wchodzę do farminga, klikam w ikonkę na pulpicie, a tam wyskakuje aktualizacja farmingu. Mówię, oho, dzień dobry, mam odcinek. No i sobie wchodzę na oficjalną stronę farminga, no faktycznie aktualka, tam troszkę rzeczy pozmieniali, no standardowo na początku jak się wejdzie na serwer, na save'a, to oczywiście laguje, musicie trochę pojeździć albo pobiegać sobie po mapie, żeby to wszystko lagowało. Moim zdaniem gra o wiele lepiej wygląda, tutaj jak wszedłem na save'a to od razu tak jakoś i w nocy lepiej, w ogóle za dnia lepiej tutaj ta gra wygląda graficznie. Oni też coś tam, zmiankę było o shadera i w ogóle coś tam o oświetleniu. No to mówię fajnie, bo choć z tego change logo, dziennik zmian,
Chociaż sobie właśnie nagram ten odcinek, żeby był. No i dzisiaj sobie elegancko już siedliśmy i sobie działamy. Jutro tak samo sobie podziałamy na weekendzik. Jutro w miarę normalny piąteczek, znaczy w miarę normalny. Wcześniej robotka, później zabierz kolegę tam do jego działchy. Później przyjeżdżamy, ja odstawiam swoją dziewczynę. Tutaj przyjeżdżam, oglądam sobie seriali, nagrywam mapkę, nagrywamy z Orionem. No i później sobotka, jeszcze nie wiem, możliwe, że robotka od rana. Jeżeli nie, no to tak czy siak byłaby mała robotka, bo jakbym sobie tutaj nie robił, no to z rodzicami na działkę wtedy, żeby sobie tam trochę porobić, no bo piękna pogoda, wreszcie ludzie, wiosna się zaczyna, czekaliśmy na tą wiosnę do połowy marca. Były tutaj różne dni, jak bodajże chyba poniedziałek, jakoś wcześniej było tak cieplej, około 15 stopni, tam po 18 w piątek, po czym sobotę, kurde, śniegi przeszły przez Polskę. To była w ogóle masakra, później niedziela słonecznie, poniedziałek chyba było tak ciepło, teraz znowu na tygodniu trochę chłodniej, no ale od soboty u nas już powyżej te 10 stopni ma być, już koło ciepło, 15. Chłopie, ja już czapkę taką na uszy odrzucił, teraz tylko czapka z nasz. Teraz tylko czapka z daszkiem wchodzi. 15-17 stopni ma być, więc fajnie, praktycznie bez opadów, ciągle jakieś słoneczko, no teraz codziennie, wczoraj było pełne słońce, dzisiaj słoneczko, jutro i tak ma być, ciągle dużo słońca, fajne temperaturki, po licznych, tak naprawdę przez tą zimę, po licznych opadach deszczu, śniegu, ta ziemia jest mokra, jak to ruszy, powiem wam, ostatnio byliśmy na działce, większość już ma pąki, większość już gdzieś tam powoli te kwiatki wychodzą, to wszystko już faktycznie marchewkę można siać. Czuć tą wiosnę, więc naprawdę mega spoko, teraz jeszcze jak to słoneczko, te temperaturki przyjdą, mrozy już się też powoli kończą, teraz są drobne jeszcze mrozy, no ale bezchmurne niebo i tak dalej po nocy, ale tak to mrozy się kończą, te temperaturki, więc myślę, że już fajnie ta wiosna się zaczyna, no i będzie po prostu się chciało wreszcie żyć, a nie po tych pochmurnych, deszczowych zimie. No, jeżeli chodzi tutaj o weekendzik, no to tak jak mówię, no sobota i niedziela dość intensywnie się znowu zapowiadają po ostatnim bardzo fajnym weekendziku. Czekajcie, usuj stówę, teraz tu wchodzimy na pełni ziarno. O, dobra, myślimy sobie. No teraz sobota tak samo, mówię, jak nie robotka, to działeczka. Później muszę tutaj z Olą właśnie i z teściami tam do cioci. Chodzi tam o wynajem mieszkania i tak dalej, także bardzo fajnie, bo na 90% będę miał tutaj dziewczynę o wiele bliżej jeszcze mnie, więc zajebiście. Dodatkowo no później meczyk, no i później tutaj seans filmowy wieczorkiem sobie szykujemy. Więc spokojnie, niedzielka też, obiadek, spacerek, bo będzie piękna pogoda, także teraz spacerki, kurde, Plima Sword. I później basenik, później wieczorkiem jeszcze w niedzielę pojechać właśnie po Łukaszka tam z roboty, co jutro go zawozimy w piąteczek, więc zajebiście. No i tak to weekendzik, tak to weekendzik właśnie, taki weekendzik się zapowiada, więc fajnie. Fajnie, że też to słoneczko i majunia, no że słońce będzie się chciało żyć normalnie, już powoli jakieś takie letnie. Powoli kurteczki, jakieś bluzy, już myślę, że spokojnie, no ja w poniedziałek w krótkich spodenkach latałem, więc myślę, że jak teraz będzie znowu tak ciepło słoneczko, no to już w ogóle trochę mnie pogrzało, rozgrzało mnie trochę, ale nie powiem, no było po prostu ciepło, nawet jak później już... I w krótkim rękawem pewnie. Nie, w bluzie, ale nie powiem, bo kurde, gdzieś tam nawet później jak to słońce zaszło, to i tak było ciepło, później troszkę deszczu przyszło, ale cóż, czasami bywa... I tak, no ostatnio to jest masakra, w piąteczek również burza tutaj przechodziła, także no już powoli ta wiosna faktycznie się zaczyna, wychodzimy z tej zimy, kurde, zawsze tak z chłopakami, czy to na rowery, czy coś sobie jeździmy przed zimą, kończymy powoli jesień z rowerami i tak dalej, taki sezon nasz rowerowy, bo w zimę to tam od czasu do czasu sobie wychodzimy i kurde, gdzieś tam mówię, Jezu, ta zima znowu i tak dalej, no ale co, no zima przyszła, 16 marzec, już powoli wiosna i... Także nareszcie również sobie zasadziłem sobie 10 minutek, wcześniej chwilkę porobiłem też jakieś 15 minut. Ja sobie tutaj przyjadę teraz na spokojnie z nawozem. Tutaj wcześniej jeszcze chwasty opryskałem, więc elegancko, no tutaj trochę takie dzikie pole. Że tak przerwę, ale ty chłopie będziesz z nawozem rozsiewaczem czy opryskiwaczem? Rozsiewaczem, chłopie, rozsiewaczem. Bo rozsiewaczem to ja już napełnił, ja już jadę, ale jak chcesz to mogę ci dać. No to nie, no to możesz tutaj przyjechać jak najbardziej.
Możesz lecieć, bo jeszcze tam chyba ta kukurydzkę trzeba opryskać, Nawieźć, no to wiemy. Kukurydzka była przyzwolona właśnie siana, więc spoko, że troszkę na kieszonkę. Zobaczymy, jak to będzie z tym temer, ile nam tutaj teraz te krówki będą właśnie żreć i tak dalej, bo powiem wam, że no kurde, jak chcemy robić tą kieszonkę, no to by się przydało, żeby ten silos był pusty, a tam mamy jednak te ponad... Zobaczymy, jak nie, to najwyżej tylko na ziarno. Kieszonki, no zobaczymy, jak nie, no to właśnie na ziarno, jeżeli tak nie będzie jakiegoś tam problemu. Witam serdecznie, dobra, ja sobie na razie to zostawię. Czy coś tutaj jeszcze wam miałem powiedzieć? Chyba nie, szczerze mówiąc. Jutro jak mamy nagrywać, to też się będzie znowu o czym zbytnio pogadać. Jak mam być szczery, gdzieś tam najlepiej po weekendowe odcinki, wtedy można fajnie pogadać, jak tam właśnie weekend zleciał. Co ty, chłopie, tak dzwoniłeś? Uderzyłeś coś? Nie, bieg mi wyskoczył. Aha, dobrze, no to mi się czasami też tak zdarza. No i bo tak, no to co, na teraz wam tutaj wszystko pogadałem, więc nie wiem jeszcze co będzie na tym odcinku, zobaczymy, możliwe, że coś tam pod muzyczkę sobie zapodamy i tak jak mówiłem gdzieś tam o tych live'ach, że być może sobota, niedziela, no to to już raczej nie, szczerze mówiąc, bo już tutaj co innego, rzeczy ważniejsze weszły, jutro piątek, no również nie, no bo tu będziemy wieczorkiem sobie ogarniać, więc no mówię, z live'ami może być bardzo ciężko, chociaż te odcineczki będą, więc fajnie. To tyle na dziś, miłego weekendu ludziska, do zobaczyska w niedzielę, a jutro Warriona w sobotę i również serdecznie zapraszam na mapkę w sobotę i na poprzednią mapkę Dziaduwa, bo niby Dziaduwa, nazwa, ale ogólnie dosyć fajna mapka. Trzymajcie nie się, fajna, cześć. Nie fajna, chłopie, Dziaduwa.